This station is Houston. That time of year has come around again. Good on some, but hard on others. Ale się nie wyspałam dzisiaj. Kolejne 5 godzin tylko. Znowu obrabiałam film do trzeciej. A więc codziennie sobie mówię, że wyrobię się szybciej. Niestety się to nie udaje, także... Tak, 5 godzin. Niestety już trzeba wychodzić do pracy, tak więc nie posiedzę sobie w domu. Wieczorem mam chyba jakąś premierę, malutką jakąś, ale jeszcze czekam na potwierdzenie, bo nie jest to osoba zapewne, ale prawdopodobnie na 80% to dojdzie do skutku, więc godzinkę sobie spędzę tam po pracy i wieczorem do mieszkania odpoczywać, bo powiem wam, że prowadzić taki styl życia, jak ja prowadzę, bo sobie jedzie się z jednej pracy do drugiej. I w weekendy nawet się robi kolejne prace hobbystyczne, ale czy gdziekolwiek inne, to strasznie męczy. I kiedy już ma się wolny czas, to raczej człowiek myśli o tym, żeby posiedzieć w domu, a nie gdzieś wychodzić. Także możecie sobie wyobrazić, że ja towarzyskiego praktycznie nie mam. Co mi się nie do końca podoba, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, kiedyś, w niedalekiej przyszłości. A tymczasem muszę uciekać, bo jak nie ucieknę, nie pójdę teraz, to się spóźnię do pracy, tak więc nie chcemy tego chyba. Dobra, odezwę się do was chyba dzisiaj, chyba dopiero jak wrócę do domu, bo nie wiem, czy będę w stanie coś nagrywać w trakcie. No może na tej premierze coś tam kręcę, ale no nie wiem, jak tam jestem, to ja jestem skupiona na tym, żeby zrobić dobry wywiad i tak, dobra. Widzimy się później. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, po nocy, zależy kiedy oglądacie ten film. I do za kilka godzin. Quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance, drums are calling, but no one heeds their call tonight. So much for all the tips and stuff. Oh, have yourself a nice afternoon. Fare thee well. Thanks, buddy.
about him. It's something but a mind about him. My name is Marcello, and I just came yesterday straight from Italy. I don't even have a passport with me. Thank you very much. Just as long as you stand by me. Quando si fa l'amore sotto la luna, thank you. Come le venne in capitale più. Dzień dobry, wróciłam do domu, jest już bardzo późno i pora na kalendarz. Ktoś mi dał bardzo fajny pomysł na to, żebym otwierała jedno okienko aktualne i jedno z początku. I myślę, że tak zrobię. Także dzisiaj otworzymy jedno okienko zaległe z wczoraj i jedno zaległe z dzisiaj plus to okienko. Tak więc jest jedno trzy okienka, a od jutra już dwa. Dobra, trzynastka, co tu mam? Pomadka. Ulala. No i dobra, jak zwykle. Dobra, udało się. Tak więc pomadka wygląda następująco. Bardzo ładny odcień, taki ciepły. Na pewno wypróbuję, ale żeby już nie przedłużać, lecimy do następnego okienka. I otwieramy jedynkę i dwójkę. Jedynkę i dwójkę. Momencik, to jest trójka, czwórka. Otwieramy dwójkę. Wygląda tak samo jak wcześniejsze okienko, czyli pewnie jest pomadka. A nie, nie pomadka. Jakiś błyszczyk. Albo pomadka w takiej innej wersji. Ale róż, to jest róż. Taka malina trochę. Tak więc lecimy teraz z okienkiem pierwszym. Kto nie wie, o co chodzi w ogóle z tym, że tak to dziwnie otwieram, to po prostu ja kupiłam ten kalendarz dopiero co. Tak więc zaczynam od połowy miesiąca i muszę nadrobić wszystkie dni, których wcześniej nie otworzyłam. I otwieram na bieżąco każdy dzień plus te dni z początku. Będzie jeden dzień bieżący plus jeden dzień do tyłu. Ale że wczoraj zapomniałam, znaczy wczoraj jeszcze nie wiedziałam, że będę tak robić, ale to teraz otwieramy trzy, a nie dwa. Tu jest jedyneczka. I co tu mamy? Widzicie, są takie cyrkonie na paznokcie. Ja co prawda nie używam, ale zawsze można kogoś, wiecie, nabrać na to, że macie kolczyk w nosie. Mamy albo kogoś. Albo lepiej nie, bo się kobieta zdenerwuje. No, koleżanka na przykład. No, ale tak serio to nie, chyba mamie oddam, bo ona takie używa w pracy, to może jej się przyda. A jak nie, to po prostu będę... co ja z tym mogę zrobić? Nie wiem, jeszcze pomyślę. Wiesz, że moja mama to przyjmie, bo szczerze nie używam. Ale widzę, że właśnie to było pod jedynką, czyli chyba chcieli rozpocząć święta od takiego kryształowego, srebrnego akcentu, no, tak więc udało się. Tak więc to było w kalendarzu, jedynka, dwójka i trzynastka. Póki są takie rzeczy, no, przydatne, tak? Pomadka, nie pomadka, jakieś cienie, błyszczyk. Bardzo, bardzo fajnie, w porządku. Tylko oczywiście muszę przetestować, tak? Bo nie tylko wygląd zewnętrzny się liczy, ale także zastosowanie, jak to będzie w ogóle się już zachowywało na ustach, na powiece i tak dalej. Także to już w następnych dniach. Oj, no wiecie co, padam strasznie, padam na twarz. Jestem tak zmęczona dzisiaj. Co? Co? Nie wiem. Hejo. Hejo. Ty tu nigdy nie jesteś zmęczony, co? Hejajajaja. Tak wysoko to nie byłaś, co? Siedzisz sobie jak król. O, ogonkiem machasz. Fajnie, tak wysoko? Fajnie? Podoba ci się? No. Dobra. Słuchajcie, tak mi naszło takie przemyślenia, wiecie co? Bo dzisiaj tak sobie zdam sprawę. Dzisiaj w ogóle był bardzo taki ciężki dzień. Sorry w ogóle za światło, ale jest trochę tak ciemno. Już sobie pogasiłam, żeby się przygotować na sen, bo chcę dzisiaj trochę szybciej pójść spać.
I zdecydowałam się na połączenie dwóch vlogów z dwóch dni, bo jak dzisiaj znowu bym obrabiała do 3-4, to boję się, że jutro zaśpię na zajęcia, a vloga obrobię z dwóch dni jutro. Tak sobie się myślałam o tym, jak to moje życie teraz wygląda. Wstaję rano, zaczynam robić vloga, skręcić vloga, więc tutaj rozstawiam wszystko i tak dalej. Potem biegnę do pracy. Biegnąc do pracy też zatrzymuję się i kręcę vloga, bo już myślę o czymś, o czym, co chciałam pokazać. Potem pracuję, kończę pracę, biegnę na premierę filmową. Biegnę odebrać sprzęt z jednej stacji, biegnę potem na premierę, wracam z tej premiery znowu na stację oddać sprzęt. Biegnę potem znowu do domu. W domu obrabiam vloga do 4-3 czasami. Rano wstaję i uczelnia jeszcze, więc no naprawdę tutaj jest dużo, dużo się dzieje. I jak sobie pomyślałam, porównując do tego, co było w Warszawie, to moje życie jest kompletnie inne. Jakby można byłoby powiedzieć, ktoś by powiedział, że moje życie wywróciło się do góry nogami. Ale ja mam wrażenie, że moje życie właśnie stanęło teraz na nogi. Wydaje mi się, że wcześniej po prostu moje życie było takie niestabilne. Dlatego, że tworzyłam fundamenty po to, żeby teraz mieć ten grunt pod nogami i już potem realnie mocno stąpać. I teraz już jestem na tych nogach, stąpam tak jak trzeba i idę w dobrym kierunku, tak mi się wydaje. Ja już idę się teraz przebrać, ups, i widzimy się jutro, w kolejnym. Jutro czy pojutrze, już nie wiem jak to wszystko pójdzie. W każdym razie jutro nagrywam znowu, więc widzimy się niebawem. Także do zobaczenia. Buziaki, życzę wam miłego wieczoru, dnia albo nocy. Dbajcie o siebie, a dla wszystkich chorobitków życzę wam zdrówka. Dobra, pa pa. Kicia, pożegnasz się? Hej. Pożegnasz się? Chodź. Chodź. No chodź. Oj, tyle miuchu. Ej, widzisz co? Położyła się i się roluje. Jak naleśnik. Nie chce wstać. Niestety, próbowałam. Kochani, słuchajcie, szłam właśnie spać. Chciałam już zgasić światło i nagle usłyszałam taki dźwięk, jakby z systemu komputerowego. Podeszłam, podniosłam, otworzyłam laptopa i jest coś takiego. W ogóle jakby, nie wierzę, czyżby trud się stał? Właśnie to jest najlepsze, zobaczcie. Jest klawiatura, świeci się, nie ma ekranu, ale coś tu się zaczyna dziać i w ogóle po 3 dniach, gdzie on był martwy. Nie wierzę po prostu. Coś się dzieje. I sam zaczął nagle działać. Nic nie wciskałam. Czary jakieś. Zobaczcie, on się sam naprawił. On się sam uruchomił. Niego ci nawet nie dotknęłam, tylko on był tak przykryty, był niedomknięty, był tak, na tyle był otwarty, więc jakby był na takim stanie, w takim stanie jakby, wiecie, nie do końca uśpionym, nie wiem jak to wytłumaczyć, i nagle, i był cały czas na ładowarce, i nagle jest taki sygnał, gdy się zalogujecie, jest taki długi dźwięk, i ja, wiecie, stoję przy drzwiach i słyszę ten dźwięk, i taki ząg, bo ja znam ten dźwięk bardzo dobrze. Idę, a tu się paliła klawiatura. Podniosłam do góry. Widzieliście sami, był czarny obraz. A teraz ponownie ją zamknęłam. Otworzyłam i jest obraz. Nie mogę, po prostu nie mogę. To jest cud. To jest jakiś bożonarodzeniowy cud. Widzicie, mówiłam wam. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko samo się naprawia. No szalony komputer. Szalony. Buziaki raz jeszcze. Dobranoc. Pa, pa. That time of year has come around again. Good on some, but hard on others. Be kind and take care of each other. Not everyone has got a friend tonight.
Dzień dobry, kochani. Jest następny dzień, jest dzień 14. Niestety tym razem będę musiała połączyć dwa vlogi i puścić wam je trochę później, bo już no, nie dało rady tego tak ciągnąć dzień po dniu, bo za dużo się dzieje i no, chwilowo nie wyrabiałam już czasowo. A myślę, że po prostu to jakieś, wiecie, kilka dni tak się może zdarzyć, ale mam nadzieję, że to już ostatni dzień taki vlog masowy, który będzie musiał zostać dołączony do poprzedniego, bo już ostatni dzisiaj mój dzień na uczelni, więc będzie dużo łatwiej. Już sobie przygotowałam tutaj kalendarz z 14, żeby otworzyć wam. I od tego zaczniemy. Czekajcie. I teraz wam szybko opowiem, co dzisiaj się działo, bo dzisiaj praktycznie nic nie nagrałam przez cały dzień, a to dlatego, że miałam bardzo ważny dzień i dużo się działo i też nie widziałam z całą kamery, to też był duży problem. Coś małego tutaj jest, widzicie? Co to jest? To jest temperówka! Oto dzisiejszy bohater odcinka. Temperówka. Hu, hu, hu. Była 14, to teraz pora na jedno okienko z początku kalendarza, czyli trójeczka. Co obstawiacie? Co tam w środku jest? Pomadka? No tak, to dzisiaj mam akcesoria. Pilniczek. No, też przydatne. Też przydatne. Tak więc dzisiaj tacy oto nasi bohaterowie odcinka. No nie macie kosmetyków, nie ma. Zobaczcie, to jest torebka z prezentem, który dzisiaj dostałam, ponieważ po... co zapałki od moich świeczek, przepraszam. Nie palę papierosów. To jest prezent, który dostałam od mojego, mogę powiedzieć, szefa w sumie w magazynie, dla którego nagrywam na tych premierach filmowych, o których wiecie. Mieliśmy drinki w barze Untitled na Dalston Junction i było super, naprawdę. Było super. I to było takie kochane, bo ja się w ogóle tego nie spodziewałam. On mi po prostu to przyniósł. A to dlatego, że ja zaraz niedługo mam urodziny i on wyjeżdża na święta i mnie nie spotka. I przyniósł mi taki typowo włoski krem czekoladowy, kakao, oliwa, extra virgin i orzechy. Także no bardzo jest to miłe. Podejrzewam, że jest to takie, no coś takiego zupełnie innego niż to, co możemy dostać w marketach. Mówił, że to jest typowo włoskie. On pochodzi z Włoch. I no, jestem zaskoczona. Jest to bardzo duże, także no, będziemy jeść. Sklep nazywa się Venci, Buono Buonissimo. A także możecie sobie tam zobaczyć. Ja też chyba luknę na stronę, zobaczę, co już to jest. Tak, ale bardzo, bardzo to miłe. I co jeszcze się działo? Miałam dzisiaj, słuchajcie, krytyczną refleksję na temat mojego montażu filmowego. Wszyscy mieliśmy i każdy musiał wejść na środek ze swojej grupy. Miał jedną minutę na stopę zamierzoną, żeby obronić swój montaż, powiedzieć o nim, co się o nim sądzi, co się zrobiło dobrze, co źle. I każdy film był oglądany. Tak więc to była taka seria dzisiaj. No i tak się denerwowałam, powiem wam, tak się denerwowałam, ale wszystko poszło dobrze. Tak więc teraz czekam na oceny. Będą oceny z tego przedmiotu 24, także nasz jakby nie nauczyciel, ale no, mężczyzna, montażysta, z którym mamy zajęcie, powiedział, że gdy dostaniemy już maila, że oceny są już na stronie, to mamy wziąć telefon, pójść pod choinkę i pod choinką otworzyć, wiecie, w aplikację z ocenami. O, i to będzie prezent, tak więc teraz czekamy na oceny. No, a ja dzisiaj praktycznie cały dzień uczelnia. Byłam też pomagać mojej koleżance z Fajunę, z Litwy, szukać prezentów. I ja też muszę niedługo pójść za prezentami i trochę poszukać, bo teraz mi Filipo przypomniał właśnie, że to już jest ten czas. Chyba to już jest ten czas. Dobra, słuchajcie, ja kończę, idę spać. Przepraszam, że dzisiaj taki vlog trochę kijowy,
ale od jutra nagrywam normalnie, mam więcej trochę czasu. Pracuję co prawda od 16, ale postaram się Wam coś tam jednak ponagrywać wcześniej i za dnia. No, będę się starała bardzo. Mam laptopa, więc już jest trochę łatwiej. Łapka w górę dla Filipa za taki piękny prezent. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Filipo dzisiaj bardzo cieszę, bo Filipo zaproponował mi, czy nie będę chciała być fotografem i edytorką zdjęć na męskim Fashion Weeku w Londynie od 6 do 8 stycznia, więc no, mega się cieszę, bo to jest kolejny angaż w magazynie, kolejna rola, którą będę mogła poćwiczyć i nauczyć się, jeżeli chodzi wszystkiego, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, o obróbkę zdjęć na programach i tak dalej i publikacje na stronie, tak więc no radość moja jest ogromna, bo wiecie, dla mnie to jest rozwój i się bardzo cieszę, bo wiem, że czuję, że po prostu ten człowiek mnie lubi, widzę, że docenia to, co robię i nawet takie, widzicie, małe rzeczy jak dzisiaj, to jest oznaka tego, że widzę po prostu, że on to docenia też i że mamy takie dobre relacje i rzeczywiście polubił mnie, bo to jest zawsze łatwiej, jeżeli macie z kimś dobre relacje, bo wtedy jest większa szansa na przyszłość. I widzicie, już teraz się pojawiają nowe, fajne rzeczy na rozwój, możliwości na rozwój od stycznia, także już nowy rok bardzo fajnie się kształtuje. Już nie mogę doczekać, naprawdę. 2018 nadchodzę! Dobra, słuchajcie, dzisiaj już kończę i widzimy się jutro. Do zobaczenia, bujaki. Pa, pa.